Witam widzowie bardzo serdecznie na kolejnym materiale przesympatycznym na tym oczywiście przecudownym kanale. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Filmy są codziennie o godzinie 19:19. Wiem, że mówię to co odcinek, ale zawsze może ktoś być nowy, więc zostaw suba, widzę, jak jesteś nowy, jak jeszcze nie subskrybujesz. Dobrze, co w dzisiejszym odcinku, bo pewnie was to mega interesuje. Ja chciałbym wam dzisiaj coś pokazać, widzowie, ponieważ wydarzyła się mega dziwna sytuacja i powstała bardzo ciekawa rzecz i zastanawiam się, co to jest tak naprawdę. Patrzcie, pokażę wam to, bo nawet mnie to rozbawiło. Troszkę na początku zdenerwowało, ale teraz mnie to już w sumie bawi. Patrzcie, tu basen. Basen u mnie na chacie. Widzicie to? Widzicie to? Co robi basen u mnie na chacie? Ja tego nie rozumiem totalnie. Dlaczego ktoś wybudował mi tutaj jakiś basen? To jest nie... Dobra, wiecie co? Ja myślę, że ja wiem, kto to zrobił. No bo wiecie, bo ja tak z Emilią się czasami przekomarzam, czasami jej tak, prawda, że tak powiem, taki szpilki wbijam, żeby wiecie, że tak jakoś się poddenerwować czasem. No i wydaje mi się, że to jest rewanż, nie? Ona po prostu przyszła i basen zbudowała. Więc ja się pójdę i spytam, dlaczego akurat taki basen, bo nawet mnie to rozbawiło w sumie później, jak już pomyślałem o tym basenie. Aczkolwiek też, wiecie, rozbawiło mnie to z tego powodu, że mój domek i tak już jest rozwalony, więc w sumie nie robi mi to takiego wrażenia, nie? Ale jakby mi ktoś taki basen zrobił w momencie, kiedy ten dom był cały, o nie, to bym kurde rozszarpał, to bym rozszarpał. Dobra, lecę po Emilię, zobaczę, co ona na to powie. I zobaczymy. No będę okazał to wrócić z powrotem, nie? No pewnie to naprawię. Halo, halo, witam. No jeszcze udaję, że nic nie zrobiłaś, co? No gotuję obiad sobie, tak? Ale też? Dobrze, nie chcę. Ja chciałem się ciebie spytać, dlaczego? Co, dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłaś? Ale co? No ty dobrze wiesz. Ty dobrze wiesz. Nie, no co? Wiesz, że przegięłaś. Ale co przegięłam? Ty wiesz. Ale co? Ty wiesz. Co? Ale co? To co teraz mówię, to akurat taki mem po prostu. Nie zrozumiałeś. No sorry, no ale dobra, czemu mam w ogóle dwie... Nieważne, nie, chodź. No jak nie wiesz, o co chodzi? No skąd mam wiedzieć? No co, przechodzisz i ty wiesz, że przegięłaś. Dobra, chodź. No dobrze, dobrze. Ja się chciałem ciebie spytać. Dlaczego takie coś wybudowałaś u mnie na chacie? Co? Na co mi tu basen? Dlaczego mi tu basen machnęłaś? A skąd mam wiedzieć, po co tu basen? No wybudowałaś mi tu basen. No nie wybudowałam ci basenu. Nie rozumiem, dlaczego ty wybudowałeś sobie basen. No to nie ja! No jak to nie? No ja też nie. No, tak, oczywiście. No co, oczywiście, no nie, no to nie jebam ja, no po co miałabym ci basen budować, gościu, jeszcze w jakiś żółty kolor. Jak, no, znaczy nie, taki specyficzny, ale no co, dlatego, że ci wbijam szpilę, co? Nie wiedziałam, że tak działa, no widzisz, że nie wiedziałam, że tak działa nawet. Ta? Tak, nawet nie wiem, co to jest jakiś dead horn core block. Ja nie mam takich rzeczy nawet w domu. Goście, po co ja bym miała takie coś budować? Dead Horn Coral Block. A czemu on jest taki szary teraz? Nie wiem, sorry. Ja da się go jakoś zadekolorować? Nie wiem, może da się go tym, barwnikiem żółtym, czekaj. Sprawdźmy to, bo jestem aż ciekaw. Sprawdzam, chodź tutaj, bo ja to robię. Sprawdzam. Dobra, czekaj, idę. 3, 2, 1. Nie. Okej, okay. A woda? W craftingu? Nie. A w craftingu? No spróbuj. Okay. Nie da się tak. Nie wiem, o co to chodzi. To co tu chodzi? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Wow, ale pociągło go tam. Ej, no dobra, no ale to co, to nie ty to zbudowałaś? No nie ja. To co, to ja? Może ja? No może ty, no nie wiem, kurde, kto to zbudował, tak? Może ja, faktycznie. Może ja nie pamiętam, kiedy wybudowałem coś takiego. No nie, no wybudowałaś mi to niejako, no to kto by to miał mi wybudować? Dobra, ja przestaję tutaj niszczyć, sorry, ja tu nie mogę tak niszczyć tego, to nie byłam ja, okej? Okay? Nie wiem, o co w tym chodzi, no nie rozumiem. Ja też nie wiem, o co tu chodzi, może to po czasie się zrobi jakieś... Nie wiem, nie rozumiem. Robisz ten barwnik, ale to co, to nie ty? Nie, to nie byłam ja. To kto? No, ale skąd mam wiedzieć, Szybson, powiedz mi. Skąd ja to mam, ziomeczku, wiedzieć? Wydaje mi się, że... Nie wiem skąd, ale mega mi się nie podoba, że taki basen powstał w takim razie, jak to nie ty, bo ja myślę, że to ty... Aha, okej. Okay. Milki się nam zepsuła, widzowie. Patrz, wiesz, jak to wygląda? Wiem, jak to wygląda.
No tak śpiesznie. Najśmieszniejsza rzecz ever, że sięgam. Dobra, dobra, mega fajne. Dobra, no to czekaj, to trzeba znaleźć winnego w takim razie. Kto mi wybudował basen na moim domu, domku? Woda, powiem ci tak, ostatnio chciałam ci powiedzieć, że po pierwsze mam zlaną piwnicę. Więc to też jest coś tutaj, nie ten teges, no nie? No czekaj, bo ja ją już zaczęłam trochę odstekowywać, ale czekaj, chodź. Bo ona jest całkiem zalana. Mhm. Zapraszam cię bardzo serdecznie. To ja bardzo, bardzo chcę zobaczyć, czy faktycznie jest zalana, czy ty mnie okłamujesz perfidnie w żywe oczy. No to chodź tutaj. O kurczę. No zostaw tego kota! Ty, a on utopi się, czy nie? Tak, utopi się, już się prawie utopił. Chodź Daisy. Chodź Daisy. Dobra, chodź, a coś jest, a coś na do... Dlaczego, no to, dlaczego ty masz tak zalane i nic z tym nie robisz? No, ale no nie rozumiesz, że ja po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko odtagować? Chodź tutaj. Mhm. No muszę to wyczyścić, no, no jakby, nie wiem, ja też nie rozumiem. Mi się wydaje, że to jest sprawka Dave'a, bo on jest żabą i on woda wie. To jest dobre spostrzeżenie, no, to jest to ciekawe. Nie? Czyli mówisz, tak że Dave zalewa chaty teraz, tak? Nie wiem, ja tak właśnie sobie postanowiłam. Tak sobie postanowiłaś i tak musi być. Tak sobie postanowiłam i tak jest na pewno. Dobra, a... Dave jest wodny, więc ten. A tam na dole, całkowicie na dole też jest zalane? Gdzie na dole całkowicie? No tak na, w tym bunkrze. No chyba tak, chyba wszędzie jest zalane, nie wiem. Czekaj, nie ja schodzę na dół. A nie, na dole nie. Ale że bunkrze ten na dole? No. No, patrz kurde, jaki wybudowałam mocny bunkier. Ale gdzie? No bunkier po prostu mało ten. Ale to ja znałem ten bunkier już. No wiem, no ale... A, że taki mocny, że woda się tam nie dostała. No tak, 300 IQ. No. Nie, dobrze, tylko przestała ci działać tutaj ogólnie woda, nie? Tak tylko chciałem powiedzieć. No wiem, bo kurde, wiesz co mi ją zniszczył? Kto? Lucyfer. Aha, rozumiem. Zostawił tego i teraz się to zepsuło, moja winda. Dobrze. No to co, to w takim razie naprawisz mi ten basen. No ale jak mam się naprawić? To nie byłam ja. Czemu mam naprawić coś, czego ja nawet nie zrobiłam? Nie wierzę w ci, że to nie ty. No ale, no ale po co bym ja... Ej, przysięgam, nie? No nie, no dobra, no to pytam racjonalnie. To, dobra, no to my, co to ma, obwiniać Dave'a? No nie, no Dave by zrobił zielony, jest żółty. No to ja nie wiem, czemu jest żółty, no to Marek w takim razie. O kurde, no może Mareczek. Może, czekaj, a czy ktoś inny też ma na przykład ten basen, czy coś takiego? Ale on ma basen. No tak, ma, ale on ma zbudowany przez siebie. Dobra, zobaczmy, czy tam się coś zmieniło u niego na basenie, skoro mój został, że tak powiem, tutaj w chamski sposób zrobiony. Nie wiem. Też w środku chaty, no to jest dla mnie zastanawiające. Dlaczego ktoś mi tak chce storturować chatę i jakieś nieśmieszne żarty robi? Wow, mam czekaj, basen. Idę, nie, no, o kurde, to są jeszcze dziury, to trzeba załatać. Ten, no nie, no tutaj normalnie basen od Pawła wygląda tak, jak wyglądał w sumie. Nic się tu nie zmieniło. To nie, to jednak tutaj jest, że tak powiem, bez zmian. Czyli dlaczego ktoś się uwiął na mnie i dlaczego ktoś mi robi basen w domu? Nie rozumiem tego. Nie mam tego. Pojęcia, Filip. Ty, a byłaś dzisiaj na serwerze? Wiesz, kto tutaj się kręcił, czy coś takiego? Nie mam pojęcia. O, Bzyku wyszedł z gry. Czy Bzyku jest podejrzany. O, dobra, to czekajcie, czy on przypadkiem gdzieś jakiegoś basenu nie wybudował nowego teraz? Dobra, poszukiwania nowego basenu. Czy on tutaj jakieś troluje nas i tak dalej, coś tutaj jakieś cyrki robi? Trzeba się go zapytać pewnie. Ale dobra, czekaj, szukaj... O kurde, zniszczę sobie pole, dobra, nieważne. Szukaj... Kurczę, wiesz co, ja elytrę sobie ogarnę. Elytrę potrzebuję, bo wtedy bo jak będę miał elytrę, to sobie przelecę nad tym, nad, jak to się nazywa, nad palionowem i zobaczę wszystko. Czekaj, gdzie mam elytrę? Tu mam elytrę, dobra. Elytrę? Mam, no przecież zdobywałem jakoś. Nie zdobywałeś, tylko ja zdobywałam. A no, to ty zdobywałaś mi. Ej, ale nie mam fajerwerek! Proszę daj mi fajerwerkę! Proszę daj mi fajerwerkę! No dobra, już, czekaj. Gdzie jesteś? No, na moim basenie, nie? Zrzuciłam ci gdzieś ogólnie ten fajerwerki z góry. Fajnie, no, Emilia. No gdzieś są. Mega, no to teraz ja nawet nie wiem, gdzie ty byłaś, jak mnie zrzuciłaś, no, nie? Tu cię zrzuciłam, widzisz, tu jest jedna. O. Ja chciałem więcej niż jedna, to tylko jedna mi zrzuciłaś. Nie, zrzuciłam chyba cztery, ale ogólnie rzecz biorąc... Dobra, czekaj, przelecę się nad palionowem, zobaczmy, gdzie tutaj jest jakaś... Tak zwana, czy są tu jakieś baseny, szukaj baseny. Patrz w ogóle, co się tu stało! Właśnie miałem z tobą o tym gadać. Nie, patrz tutaj. Nasz pierwszy dom został zrównany prawie że z ziemią. Czemu? No nie wiem, no bo ta wojna tak go wykończyła. No way. No. Przykro mi teraz. Też mi troszkę, o i w ogóle mój tłusty tost też jest ten. Trochę rozwalony. Kiedy on zacznie działać? On w ogóle działa? Tu w ogóle, nie, on działał, no, działa. Tu jest w ogóle jakiś szpital, ja nie wiem, o co chodzi. I ta dziura. Gdzie? No tutaj, dobra, zostawiam sobie fajerwerka. Ej, dobra, nie widzę żadnych innych basenów, szczerze przyznam. Czekaj, ja wracam sobie na górę. Nie mam pojęcia, o co chodzi, no. Dobra.
Widzę, basen jest u mnie. Szukam jakichś kolejnych basenów z góry. Nic nie widzę. Co? Nie ma nic. Czyli bzyku to może niekoniecznie być on. Mhm. Kurczę, ale faktycznie by pasował kolorystycznie pod to, że to jest jego sprawka. Co, kurczę, nie? No nie, no nie wiem, Emilia. Nie wiem, dlaczego tak się długo musimy z tym bawić, dlaczego się po prostu nie przyznasz. No ale kurde, to nie byłam ja. Ej, ale wiesz co, zapomniałam jednej rzeczy. Bo ktoś się na serwer włamał, coś takiego, nie wiem, słyszałeś o tym? Kiedy? No właśnie, tak, kurde, zapomniałam o tym, ale faktycznie coś takiego było, no dzisiaj. Dzisiaj? Tak, tak, to może ta osoba. O kurde, to nie słyszałem o tym. Z głowy mi to totalnie wypadło. A wiadomo, kto to był? Mm-mm. Chyba nie. Czyli mówisz, że ktoś się włamał i mi wybudował basen? Tak, ja słyszałam, że ten, no, że ten, chyba Paweł mówił. Ej, dobra, to widzę, ja, tak, Paweł ci mówił? Mm-hmm. No dobra, no to w takim razie, ej, ale cyrk. Rządzę, dobra, no to chcę w to wierzyć, że ten, kto się włamał, zbudował mi basen w takim razie. No, kurde, nie wiem, no. Może widzowie wiedzą, kto się włamał. Dobra, widzowie, dajcie znać w komentarzach, kto się tutaj włamał, bo ja za bardzo nie wiem. Możesz pool party zrobić. Mogę pool party zrobić teraz, no i to jeszcze w takim otwartym domu, nie? I fajerwerki, prawda? Tak. Imprezę i basen. Nie, bo tutaj jak to w mojej chacie, to myślimy tak. Teraz czujemy luz, bardzo lubię ten stan. Coś tam, kurczę, nie pamiętam tekstu własnego. Ja też nie pamiętam, bo słyszałam go raz w życiu. Ten stan. Teraz coś tam, drink, basen i skład. Kurczę, nie pamiętam tekstu! Dobra, nieważne, widzowie, bo spalę się ze wstydu. Muszę skończyć ten odcinek w tym momencie, więc ja dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym basenie i kto mi to mógł wybudować. A ja w tym momencie kończę odcinek. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Pozdro!